Odpowiadając na pytania. Dobrze. Trwa 7. edycja kongresu 590. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Łączymy Wszystkich. Witam Państwa serdecznie w naszym studiu festiwalowym, w którym studiu kongresowym, w którym wiceprezes zarządu PKO SA Jarosław Fuchs. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Panie prezesie, brał Pan udział w panelu dyskusyjnym możliwości rozwoju rynku kapitałowego. Zanim o przyszłości i o rozwoju, to powiedzmy, gdzie jesteśmy dzisiaj? Jak się ma polski rynek kapitałowy? Rynek polski kapitałowy ma się zupełnie dobrze. Natomiast no, kwestia jest obecnie wycen spółek, które są na tym rynku i innych instrumentów finansowych, które tam są notowane. I tutaj jakby nie mamy dobrej sytuacji, dlatego że to, co nas otacza, ta sytuacja, wojna, wcześniej pandemia, powodują, że no i co za tym idzie, inflacja bardzo wysoka, wysokie stopy procentowe, co za tym również depozyty, które dzisiaj mamy do czynienia z lekką wojną depozytową, w związku z tym to na pewno nie sprzyja rynkowi kapitałowemu. Widać to po wycenach spółek, tych największych również, między innymi banków. Także rynek się ma dobrze, natomiast otoczenie nie za dobrze pomaga i no jesteśmy w pewnym cyklu koniunkturalnym, z którym musimy sobie poradzić. Mówimy o polskim rynku kapitałowym, ale warto w globalnym świecie zapytać o to, co się dzieje naokoło, też na innych rynkach kapitałowych. Czy to, co się dzieje u nas, jest sprawą odosobnioną? Nie. Nie, na pewno nie. I patrząc przez pryzmat inflacji na przykład, no, nie jesteśmy krajem, który w jakiś sposób odbiega od tego, co się dzieje na rynku, w ogóle na świecie. Inflacja jest na poziomie troszeczkę wyższym niż średnia unijna, ale w Unii są również kraje, które mają znacznie wyższą inflację od nas. Takie tuzy gospodarcze jak Niemcy, Holandia, Francja, ta inflacja jest również dość wysoka, to około 8%, więc szczerze mówiąc sytuacja jest od dawna niewidziana, niespotykana. Ciekawe jest to, że dzisiaj Europejski Bank Centralny ma cały czas ujemne stopy procentowe, ale wiemy, już są informacje z rynku, że raczej się to zmieni dość szybko. Podobnie w Szwajcarii, prawda, też ostatnia zmiana, zaskakująca decyzja dla rynku, też pokazuje, że banki centralne działają tak, aby w jakiś sposób tą sytuację, z którą mamy do czynienia, zmienić, czyli jakby dogonić inflację, która no, troszeczkę jest tworem, czy też bytem samodzielnym i to nie jest tak, że się ją da regulować. Rynek o tym decyduje. I wszystko wskazuje na to, że to jest początek pewnego cyklu, jeśli chodzi o decyzje banków centralnych podwyżek stóp procentowych. Tak, a natomiast patrząc na przykład na nasz kraj, wydaje mi się, że pewnie jeszcze będziemy mieli do czynienia z kilkoma zmianami. Pytanie w jakiej wysokości, czy to będzie raczej większa zmiana. To wszystko zależy oczywiście od odczytów inflacyjnych. Czy to będzie jednorazowa większa zmiana w krótkim czasie, czy raczej będą mniejsze podwyżki rozłożone w czasie. Natomiast ten proces wydaje mi się, że już powoli wyhamowuje. To oczywiście ja patrzę na wszystko z punktu widzenia takiego bardzo dużego optymisty. No właśnie, chciałem powiedzieć optymistą, panie prezesie. Więc może to jest troszeczkę inaczej mówię niż mądre głowy, finansiści, inni bankierzy, że jednak spodziewają się, że ta sytuacja trudna. A co skłania pana do tego optymizmu? Paradoksalnie to, co się dzieje dookoła Polski, no bo jednak będziemy musieli sobie poradzić z tymi wielkimi infrastrukturalnymi inwestycjami, które no, to jest nieubłagalne. To, co dzisiaj pan prezydent powiedział, czy rozwój centralnego portu komunikacyjnego, czy zbudowanie na przykład szybkiej kolei między Kijowem poprzez Lwów aż do Warszawy, czy też totalna transformacja sektora energetycznego. To są gigantyczne wyzwania, które spowodują, że jednak ten rynek kapitałowy będzie musiał, chcąc nie chcąc, brać udział w tych zmianach. Dlatego, że no dzisiaj sektor bankowy czy sektor publiczny nie jest w stanie samodzielnie tych zmian sfinansować. Musimy się ukłonić w kierunku rynku kapitałowego, który gdzieś w jakiś sposób musi na swoje barki ten ciężar wziąć. No dzisiaj 20% inwestycji w Polsce jest zrobionych poprzez rynek kapitałowy. Na świecie ta struktura jest zupełnie odwrotna. Stany Zjednoczone to jest 80%. Więc na pewno perspektywy dla rynku są bardzo dobre w
takim średnio i długoterminowym okresie, ale tak by. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie cyklu koniunkturalnego, który nie pozwala, jakby patrząc krótkoterminowo, patrzeć z optymizmem. To jest jeszcze jedno zasadnicze pytanie związane z tym, co wydarzy się za naszą wschodnią granicą, czyli czy wojna zakończy się w perspektywie kilku tygodni, miesięcy, czy jednak przekształci się w jakiś taki długotrwały konflikt? Jaki oba te scenariusze mogą mieć wpływ na rynek w Polsce? Jeżeli byłby scenariusz pierwszy, czyli zakończenie, mówi się o jesieni, prawda? Są opinie, że ta jesień powinna być w jakiś sposób decydująca. Być może strony konfliktu się dogadają ze sobą, osiągną pewien kompromis, który pozwoli na to, żeby zakończyć te najgorsze działania wojenne. I to będzie fantastyczny impuls dla rynku kapitałowego, w ogóle dla gospodarek, bo... Nastąpi takie odreagowanie. Tak, to dokładnie co było w pandemii, prawda? Lockdown kraju, który miał miejsce 15 marca 2020 roku i totalny spadek na giełdzie walorów, wycofywanie oszczędności przez ludzi, wypłaty gotówki, po czym już dwa miesiące później, jeżeli jak w momencie, kiedy przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji, sytuacja wręcz odwrotna, czyli począwszy gdzieś tam od maja, czerwca 2020, wielki run. A to oczywiście było też konsekwencją tego, że stopy spadły do zera i tutaj trzeba było szukać alternatywy. I jeżeli byłby taki krótkoterminowy scenariusz zakończenia konfliktu, czy też zamrożenia go w jakiś sposób, to na pewno byłby bardzo dobry sygnał. Drugi scenariusz, czyli takiej tej wojny, która przypominać będzie trochę na przykład pierwszą wojnę światową, prawda? Gdzie siedzenie w okopach i przesuwanie się kilka kilometrów w lewo, kilka metrów w prawo, kilka kilometrów w drugą stronę, to jest bardzo zły sygnał, dlatego że oczywiście rynek jest też taki dość specyficzny, bo on się przyzwyczai do tego konfliktu. Dzisiaj to, co mamy na przykład z rublem rosyjskim, to jest pewien paradoks, prawda? Na początku konfliktu totalny spadek, a dzisiaj rubel rosyjski notuje swoje rekordy. No to jest sytuacja niestandardowa, więc myślę, że rynek, jeżeli się przyzwyczai do konfliktu, to będzie sobie musiał jakoś z tym poradzić, ale z punktu widzenia jego rozwoju, czy też dalszych działań, nie jest to dobry scenariusz. No i też oczywiście z punktu widzenia samego sytuacji, jaka jest wojna, prawda? Trzeba wierzyć jednak w to, że ten konflikt kiedyś się zakończy. I teraz pytanie, jaką rolę w odbudowie Ukrainy powinien mieć Polski, może mieć polski rynek kapitałowy? Ogromną, dlatego że to nie będzie wyglądało w taki sposób, że my będziemy poprzez rynek kapitałowy finansować bezpośrednio inwestycje na Ukrainie. To jest raczej kwestia rozwoju polskich firm, polskich przedsiębiorstw, które będą chciały uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Tworzenie parków maszynowych, inwestycje strukturalne w tych firmach, zakupy zapasów, materiałów, wszystkiego. Na to są potrzebne gigantyczne środki po to, żeby te firmy mogły na przykład podwoić czy nawet potroić swoją aktywność czy działalność po to, żeby móc odbudować Ukrainę w taki czy inny sposób. A mamy tu gigantyczny potencjał i mamy jedną ogromną przewagę nad całym światem. Jesteśmy zaraz za granicą. Mamy bardzo blisko, jesteśmy być w stanie takim hubem, który będzie wrotami do Ukrainy, przez który tak naprawdę może przejść wszystko to, co będzie tam tworzone, wszystkie inwestycje, wszystkie przewóz towarów też bardzo ważny, prawda? No dzisiaj problem, który mamy ze zbożem, że zboże, które jest tam, nie jest w stanie Ukraina go dostarczyć do świata, więc też Polska może mieć w tym swój udział. Także uważam, że absolutnie rynek kapitałowy będzie finansował te przedsięwzięcia, te polskie firmy, które będą brały udział w odbudowie Ukrainy. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu PKO S.A. był u Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Pięknie za uwagę. Pozostańcie Państwo z nami. Studio kongresowe cały czas trwa, już za chwilę kolejni goście u nas.